dlatego że w grę wchodzą własne emocje. I tutaj wiedza nie ma żadnego znaczenia. Możesz mieć wszystkie narzędzia, możesz wiedzieć, co masz zrobić, a tak naprawdę blokada płynie z twojego lęku. Jesteśmy właśnie na wiosennej ramówce Dzień Dobry TVN, ze mną Gosia Ome. Chciałam trochę powrócić do twoich początków w programie. Jak długo zajęło ci podjęcie decyzji o zrezygnowaniu z psychologii na rzecz pracy w mediach? Ja nigdy z tej psychologii nie zrezygnowałam. Wiesz co, to się jakoś tak działo falami trochę, taki to był proces, że najpierw, wiesz, no długo pracowałam jako psycholog, potem pracowałam na uczelni, potem pracowałam jako psychoterapeuta, kończyłam tam szkolenia wszystkie i tak dalej. Zaczęłam w międzyczasie występować w telewizji jako ekspert, więc coraz więcej tych telewizyjnych rzeczy robiłam, coraz więcej czasu mi to zajmowało. Potem zaczęli mnie zapraszać już do konkretnych programów, czyli żebym była prowadziła, współprowadziła albo była ekspertem przypisanym do danego programu, więc coraz więcej czasu mi to zajmowało. No i coraz mniejsze miałam poczucie, że to jest takie uczciwe wobec jakby tego, że nie mam czasu, tyle czasu, żeby to poświęcić czy psychoterapii, czy uczelni. I też tak naprawdę czułam w tym jakiś vibe, jakiś fun. W ogóle czułam, że jakby, że to nie jest kwestia wyboru, że wybierasz media, tylko tego, że media dają ci możliwość popularyzowania wiedzy na znacznie większą skalę i że ja sobie to wykorzystam w przyszłości i jakby wsadzę tą psychologię w te media. I w sumie to robię od lat, bo tak naprawdę ja dzisiaj jakby mam firmę, która jest chyba największą platformą psychologiczną w Polsce, jeśli chodzi o platformę wsparcia psychologicznego. Od 6 lat mam swój portal, który też jest takim portalem psychologiczno-lifestyle'owym, więc jakby robię w mediach, teraz pierwszy raz jako taki typowy host, tak, prowadzący Dzień Dobry TVN, co może nie jest bezpośrednio związane z psychologią, ale wiele moich takich produktów medialnych jest w dużej mierze związane właśnie z psychologią, także nigdy tym psychologiem chyba być nie przestałam. Stałam i jak o sobie myślę, jakbyś mnie zapytała w nocy o północy, kim ty jesteś, jaki jest twój zawód, to bym ci powiedziała, że psychologiem. Okej, no ale na pewno nie macie już na uniwersytecie, też tak jak powiedziałaś, nie prowadzisz terapii, a dopuszczasz taki wariant, że w przyszłości jednak być może wrócisz do tego? Tak, absolutnie. Wiesz, no psycholog jest jak wino trochę, im starszy, tym lepsze. Ostatnio dostałam nagrodę na Uniwersytecie SWPS dla jednego z 20 najwybitniejszych właśnie tak psychologów, więc jakby ja mam tam zaproszenie otwarte na SWPS-ie, który kocham zresztą i to jest moja taka alma mater, ale jakby poprowadzenie zajęć, które są zajęciami już nie stricte związane, wiesz, jakąś merytoryką z jakimiś tematami, które są jakby podstawowe dla studiów, ale specjalistyczne, typu, nie wiem, psycholog w mediach, ekspertstwo w mediach, media, czy w ogóle o psychologii, tylko z innej strony, no to wiesz, to zawsze tacy specjaliści jak ja są też mile widziani, więc ja w ogóle uwielbiam studentów, w ogóle uwielbiam młodych ludzi. Mam sama dzieci w wieku nastoletnim, więc też w ogóle uwielbiam młodzież, więc też myślę sobie czasem, że może jak będę starsza, to będę i prowadziła jakieś zajęcia ze studentami, ale też będę być może terapeutą dalej od dzieciaków, od młodzieży, od rodziców, ale będę musiała pewnie jakieś jeszcze doszkolić narzędzia takie nowe, nowoczesne, które na bieżąco się pojawiają, także w psychoterapii, ale uwzględniam to, bo wiesz, tak naprawdę i w gabinetach, i na tych wszystkich, to pracuje nasze doświadczenie, wiesz, im więcej ja doświadczam, im starsza jestem, im więcej jakby się uczę i rozwijam i wiem, tym więcej wnoszę później do tej swojej pracy, więc akurat psycholog, ta praca może czekać. Okay. A jakie było dla ciebie takie największe wyzwanie na początku właśnie twojej kariery w Dzień Dobry TVN? Jak wyglądał twój pierwszy dzień pracy, pamiętasz to? Jak długo się przygotowywałaś kiedyś, a teraz? Pamiętam to. Dzisiaj Filip się śmiał, że mówi do mnie: ty, Ome, pamiętasz, jak ty przyszłaś do Dzień Dobry TVN? Bo dzisiaj przychodzimy tak, no ja przychodzę koło tam 6:30 i się maluję tam, że jestem do 7:30, mamy jeszcze takie kolegium, odprawę taką. Ja wtedy przyszłam o 5 rano z siatkami. Tyle miałam. Jeszcze przed ochroniarzami. Nikogo nie było. Drzwi zamknięte i dzwonię do Filipa, mówię: Filip, tu nikogo nie ma w tym Dzień Dobry.
A on mówi, dziecko, ja dopiero wstałem. Tam nikt nie przychodzi o 5 rano. I ja z tymi siatami siedziałam pod tym nagrywałam i sobie jakieś instastory sobie ja robiłam. Ale no, pamiętam, że byłam bardzo zdenerwowana. I nawet nie tym prowadzeniem tego dzień dobry, bo ja jakieś miałam taką intuicję, że to nie jest takie strasznie trudne, tylko bardziej tym, że tak wszyscy będą oceniać, prawda? Że te pierwsze razy to są takie, że wszyscy na ciebie patrzą. Ci, którzy ci niezbyt dobrze życzą, bo im zabrałaś tę fuchę. Życzliwe koleżanki, nie wiem, no, ludzie, widzowie, którym nie podoba się, że ja nagle z eksperta zostaję prowadzącą dzień dobry. Wiesz, to było bardzo trudne tak naprawdę i no i ten dzień to mi, ja nic z tego nie, oczywiście nie pamiętam, oprócz tego, że był Andrzej Polan w kuchni i że my kotlety jakieś na czas robiliśmy i że tam było mnóstwo hałasu o nic i my byliśmy jacyś kompulsywni, jacyś po prostu nerwowi, ten, nie do końca to było świetne. No i następnego dnia już znacznie byliśmy chyba spokojniejsi, bo też... Już nie przyszłaś na piątą? Nie. Na szóstą? Nie, ale wtedy się przygotowywałam długo, w sensie takim, że też nie rozumiałam tego scenariusza, jak się z tego korzysta. W ogóle no Filip był tak naprawdę moim przewodnikiem, no bo on jednak wakacje prowadził czasem do Dzień Dobry, więc miał dużo większe doświadczenie niż ja. Natomiast no dzisiaj to jest dla mnie, wiesz, no, to ja mogę przyjść i poprowadzić w ogóle bez niczego. Możesz mi ten scenariusz, ja go poprowadzę. Oczywiście nigdy tak nie robię, nigdy tak nie zrobiłam, no bo to jest, wiesz, nieprofesjonalne i ryzykowne. Ale, wiesz, no czytam dokumentację dość szybko, przeglądam materiały, no nie muszę tak dokładnie, nie muszę sobie nic przygotowywać w głowie, no bo jako osoba, która mniej więcej jest oczytana i wie, co się dzieje naokoło i też no, potrafię jakoś tam zadawać te pytania. Nawet potrafię zadawać pytania, jak nie mam zielonego pojęcia na jakiś temat, bo zdarzają się takie, wiesz, rzeczy z jakiejś nowej technologii albo jakieś takie rzeczy, które jak ostatnio było jakimś takim, nawet ci nie potrafię powtórzyć o tej jakiejś nowej rzeczywistości, tam generacji jakiejś. Ja nic nie rozumiałam, co oni mówią. Ale trzeba tak udawać, że się rozumie. Tak. I mówię do Filipa, Filip, pozwól mi zadać jedno pytanie, bo ja potem już nie zadam żadnego pytania. No i zadałam to pierwsze pytanie, ale Filip mówi, spoko, ja to rozumiem, nie? I to trochę tak jest, nie? No, że wiesz, ludzie oczekują, że my, że albo sobie wyobrażają wręcz, że my wszystko to wiemy i te pytania i te tematy. To nie jest tak. No naprawdę, to jest oczywiście, wymaga jakiegoś takiego, wiesz, przeczytania, żeby wiedzieć, o czym się mówi. A czasami nie masz żadnego pojęcia, nie jestem dobra w sporcie. Tylko o tenisie wiem, a cała reszta nic nie wiem i Filip też nie wie, więc najgorsze są dla nas tematy ze sportu. Ale jakoś sobie radzimy, no podobno tego nie widać. Tak jak powiedziałaś właśnie, programy na żywo cechuje to, że zdarzają się czasami rzeczy nieprzewidywalne, zdarzają się wpadki. Czy ty pamiętasz jakąś taką największą wpadkę, czy to swoją, czy to Filipa, czy może gościa, która zapadła ci jakoś w pamięci? Słuchaj, spektakularne było moje wejście 2 tygodnie po tym, jak zaczęłam prowadzić Dzień Dobry TVN, jak powiedziałam, że widzimy się za 12 minut. Widzimy się za 12, a my się widzimy za 20 minut. Gosiu, minut? Minut. Minut. No i takie, wiesz, tam pomyłki słowne, tak. Co jeszcze? Wiesz co, no, bywali tacy goście, no nie będę ich wymieniać, że... No ktoś przychodzi pierwszy raz, zdarza się, no i też tak się przygotował, że się nie przygotował i że jakoś nie przeliczył tego czasu i właściwie po 2 minutach mówi, że już skończył. W sensie na przykład przegląda prasę i już skończył. No to my dalej tam próbujemy, no ale może ten... Nie, ja tutaj nie jestem specjalistą w tych tematach, ja sobie tylko te 3 tematy przygotowałam. No i wiesz, oczywiście my tam szyjemy, ale może tutaj jakieś, a może to coś jest w Gazecie Wyborczej, ciekawego, nie? Więc wiesz, więc to są takie sytuacje nieprzewidywalne. No na przykład dzisiaj mieliśmy taki program, gdzie ja miałam wrażenie, że coś jest w powietrzu. Wszyscy byli totalnie, jakby mieli zaćmę, nie wiem co by mieli, po prostu jakby im coś spadło na głowę i po prostu ciśnieniowało tutaj i Grzesiek Zawierucha, który też był trochę w swoim świecie, pan, który przyszedł przeglądać prasę, potem pani, która tłumaczyła blendowanie powiek, tłumaczyła i tłumaczyła, że ja próbowałam zrozumieć, ja też jakaś po prostu próbowałam coś zapowiedzieć i zaplątałam, Filip, który w ogóle generalnie wracał do mnie dopiero po sekundzie, miał sekundę opóźnienia, ja sobie myślę, co się w ogóle dzieje tam? I dopiero jak przyszedł Kuczaj i tam jakaś była wojna na poduszki i tak mnie zlałam go tymi poduszkami, to trochę mi się, powiem szczerze, postawiłam się na nogi, lepiej mi się zrobiło, chyba brakowało mi tego kortyzolu. Natomiast no są takie dni, gdzie jakiś przymuł taki jest kompletny, nie? Że widzisz, że nie wiem, coś jest w powietrzu, że nic to nie idzie, nie? Tak, taka zła pasa. No właśnie, a co jeżeli na przykład prowadzący czuje się źle danego dnia, czy to fizycznie, czy też ma jakiś problem natury psychicznej, coś się stało, jest smutny, no a jednak prowadzący Dzień Dobry TVN muszą pokazać tę energię i zarażać tym uśmiechem.
Czy właśnie w takiej sytuacji, nie wiem, masz jakieś takie swoje sposoby motywacyjne, psychologiczne, żeby lepiej się poczuć, czy może, no nie wiem, to jest po prostu udawane, tylko że no, czy to jest zdrowe dla człowieka, kiedy udaje szczęście, gdy jest w środku smutny? No wiesz, musisz udawać, tutaj jakby nie możesz sobie pozwolić na taką prywatę, no bo jednak jesteś zobowiązany, żeby ludziom dostarczać jakiejś tam radości, optymizmu, no taki ma być ten program, więc albo go nie prowadź tego dnia i oddaj go komuś i dzień wcześniej zamień się z kimś, albo rano daj sygnał, że nie możesz go poprowadzić, albo no spróbuj stanąć na wysokości zadania. Jest to trudne, szczególnie jak coś cię boli. Ostatnio miałam taki moment, że mnie strasznie, miałam taki po prostu jakąś w ogóle zgagę, w ogóle wszystko, miałam wrażenie, że mój brzuch pracuje osobno. Ja po prostu po każdym wejściu po prostu jadłam suchy chleb, pamiętam, który dziękowałam Bogu za ten suchy chleb, że ten suchy chleb, każda kromka, każde ziarenko mnie stawiało na nogi. Tak. I herbata z jedną łyżką cukru bez cytryny, taka wiesz, jak w stołówce. I ta herbata, i ten suchy chleb, i to po prostu mnie stawiało na nogi, ale to wtedy powiedziałam Filipowi, mówię, Filip, musisz mnie ratować dzisiaj, bo ja dzisiaj jestem po prostu totalnie nie w formie. To jest może jakieś placebo z tym chlebem i herbatą? Nie, no po prostu, wiesz, no nie mogłam nic jeść, więc jeszcze gorzej bym się kołowało w głowie, ale ten, każde to ziarenko tego, to już czułam, że mnie po prostu, wiesz, jakieś siły witalne wracają. I rzeczywiście taki jakby najgorszy punkt kulminacyjny jest do 9:30 i potem następuje zawsze, nawet jak masz, nie wiem, nie przespałaś nocy, bo coś tam, to jest ten moment, kiedy taki nagle zaczynasz już być na wysokich obrotach. Oczywiście gorzej jest, jak pójdziesz na przykład na nieudany zabieg medycyny estetycznej, na przykład pójdziesz sobie zrobić laser frakcyjny, i po prostu nagle okazuje się, że dzień przed programem wyglądasz w to oto taki sposób. Proszę. O, jestem bardzo ciekawa. Ja wiem, że jesteś bardzo ciekawa. Ja myślę, że czytelnicy Super Ekspresu również są bardzo ciekawi. Proszę bardzo. To byłam ja po laserze frakcyjnym. Chcesz mi powiedzieć, że po tym zabiegu prowadziłaś program? Nie, właśnie. Zrobiłam tak zwany laser frakcyjny, bo pani mi powiedziała, że generalnie to jest... Będziesz piękniejsza. Nie, że to jest taki zabieg, który, po którym będę mogła następnego dnia prowadzić Dzień Dobry TVN. No i ja już tego dnia poczułam, że coś jest nie tego, lodem się przykładałam i tak dalej, ale no wyglądałam coraz bardziej jak nie ja. Na kosminę, co to w ogóle jest? Współczuję mojemu chłopakowi wtedy, który naprawdę wyszedł na wyżyny swojej w ogóle potrzeb estetycznych, bo to z kim się budził każdego dnia, ja każdego dnia... A jak długo to trwało? Tydzień. Tydzień, natomiast następnego dnia rano, bo ja już spałam czujnie, bo już wiedziałam, że coś jest nie tam, wstałam o 4:30, spojrzałam w lustro i mówię, o my Jesus, jak ty wyglądasz, nie? I słuchaj, i wysłałam SMS-a do wydawcy i mówię, że nie mogę poprowadzić tego programu. I zdjęcie? Ona mówi właśnie, nie, poprowadzisz, zrobią ci makijaż. I słuchaj, ten, i ja mówię, tak, to proszę. Wysłałam to zdjęcie, ona mówi, nie, to może Ania poprowadzi. No właśnie, dobrze. Ostatnie pytanie na koniec. Prosiła, żeby się nie wrzucali osobno tego zdjęcia do Super Ekspresu, ponieważ jak tylko to zdjęcie zacznie chodzić, to ja będę miała przeklepane. Dobra. Ostatnie pytanie. Dobrze. Postaram się zrobić tak, żeby nie. Wiesz, zrobią z tego całą aferę. Dobra. Ostatnie pytanie. Uważam, że dość trudne, ale zobaczymy. Powiedz mi, czy psycholog, który pracuje na co dzień z parami, który przeprowadza terapię w momencie, kiedy pary przeżywają kryzys, kiedy jest blisko dorastania, czy taki psycholog, czy dla takiego psychologa własny rozwód jest podwójną porażką? Bo jednak uczy ludzi, jak funkcjonować w związku, a jednak okazuje się, że nie zawsze ta wiedza jest wystarczająca. I wtedy powstaje pytanie, czy w ogóle ta terapia ma sens i ta wiedza ma sens, skoro na samych sobie sprawdziliśmy i nie działa. No to jest takie pytanie, czy dietetyk, który ma nadwagę, może odchudzać innych? Czy były alkoholik, który był alkoholikiem, ale już jest trzeźwy, czy może prowadzić terapię alkoholika? Mogą prowadzić najlepiej. Dlatego, że po pierwsze jest tak, że wiesz, to, że umiesz coś zastosować wobec innych, nie oznacza, że umiesz zastosować to wobec siebie. Dlaczego? Dlatego, że w grę wchodzą własne emocje. I tutaj wiedza nie ma żadnego znaczenia. Możesz mieć wszystkie narzędzia, możesz wiedzieć, co masz zrobić, a tak naprawdę blokada płynie z twojego lęku, z twojej wrażliwości, z twojej jakiejś permisywności, że jesteś zbyt uległa i tak dalej. To są twoje zaburzone mechanizmy, które powodują, że nie jesteś w stanie skorzystać z wiedzy, którą masz, po prostu. Więc to nie ma nic wspólnego z tym, czy ktoś jest kompetentny, czy nie. W ogóle najczęściej jest tak właśnie, że byli alkoholicy są fantastycznymi później terapeutami. Bo tylko oni wiedzą, jak wychwytują, na przykład mówią, o, oszukuję, nie? A tutaj jest to i tamto. Czyli ta sama wiedza może podziałać inaczej na różne osoby. Nie. I tak
też jest tak, że ja przez wiele lat zajmowałam się dziećmi okołorozwodowymi, bo ja doskonale od środka wiedziałam, jakie są te niuanse, jakie są te mikroproblemy, które rozumie tylko rodzic, który się sam rozwiódł. To my ostatnio rozmawiałam z moją przyjaciółką, która jest dietetykiem klinicznym od nowotworów, znaczy przy chorobie nowotworowej. I jej mąż umierał ostatnio przez pół roku na nowotwór i ona mówi: Małgosia, no ja wiem, mam taką wiedzę, mam wszystko to sprawdzone przez życie, więc jest fantastyczna w tym, bo ona ma to przesiane przez życie, więc tak też jest no, z tą naszą wiedzą, więc jeśli ktoś mówi, że szewc bez butów chodzi, często szewc bez butów chodzi, tak? To znaczy ja potrafię świetnie mówić ludziom, jak mają stawiać granice innym, podczas gdy swoim nastolatkom. A dlaczego? Dlatego, że często mam poczucie winy, albo nie wiem, tak jestem z nimi zżyta i po prostu przyklejona do tych swoich dzieci i po prostu kocham je szaleńczo, że nie potrafię po prostu uruchomić w sobie tych... Wiesz, no to jest milion rzeczy, które są po stronie nie wiedzy, no tylko jakichś własnych ograniczeń emocjonalnych też. Więc odpowiadając na twoje pytanie, tak, myślę, że można być fantastycznym terapeutą pod warunkiem, że nie jest tak, że przenosisz swoje problemy na problemy swoich pacjentów. Czyli jak masz nierozwiązany problem, na przykład, że nie wiem, byłaś z narcystycznym partnerem i siedzisz z tym narcystycznym partnerem i jesteś na przykład osobą, która jest ofiarą w tej relacji i przychodzi do ciebie taki narcystyczna osoba i opowiada ci o swojej relacji, to czy ty będziesz potrafiła, będąc po drugiej stronie, pracować z taką osobą? Nie wiem. Raczej nie, bez superwizji albo bez przerobienia sobie tego problemu. Dlatego często jest tak, że terapeuta mówi: nie mogę z panem nad tym pracować, ponieważ nie mogę. Mogę pana wysłać do kogoś innego. Właśnie, słyszałam, że zawsze przed rozpoczęciem studiów jest tak zwana terapia własna, ale czy również w trakcie pracy, już po studiach, zdarza się, że psychologowie również idą na ponowną terapię? No to jest życie. To nie, że idą... Słuchaj, to są dwie rzeczy. Na studiach nie trzeba mieć terapii. Jak się kończy studia psychologiczne i się zaczyna studia psychoterapeutyczne, żeby dostać później licencję psychoterapeuty i żeby móc w ogóle pracować jako psychoterapeuta, powinnaś przejść kiedyś 240, potem 360, znowu 240 godzin terapii własnej, tak? Czyli musisz przepracować siebie, żeby wiedzieć właśnie, jakim ty jesteś materiałem. W trakcie już pracy z pacjentami masz superwizję. Czyli powinnaś korzystać po jakiejś ilości swoich pacjentów, doświadczeń, na początku to w ogóle szczególnie, rozmawiasz z osobą, która ma statut superwizora, czyli jest bardzo doświadczonym terapeutą, która z tobą omawia przypadki i daje ci kierunki, bo skąd ty masz wiedzieć, no, jak masz pracować, czy dobrze pracujesz, czy nie wnosisz swoich problemów. Tak naprawdę w superwizji powinno pracować się całe życie, bo przez całe życie mamy problemy, przez całe życie się zmieniamy i musi być ktoś, kto kontroluje kogoś, kto pracuje z człowiekiem. My pracujemy na tak naprawdę najbardziej wrażliwym materiale, którym jest człowiek. Możemy go najbardziej skrzywdzić i w ten sposób też wiele osób zostało skrzywdzonych przez swoich terapeutów. Ale to są najczęściej były osoby, które nie były w żadnej superwizji tak naprawdę. Więc czy i superwizja, no i też terapia. No ja byłam na terapii jednej, pięcioletniej, potem byłam na dwuletniej terapii. I mam taki swój magiczny kontakt, że wiem, że jak tylko coś się dzieje złego w moim życiu, coś mnie niepokoi w sobie, coś do mnie wraca, albo czuję, że mam za dużo lęku, albo... No, to jest dla mnie jak lekarz. Ja z tego korzystam i uważam, że to jest fantastyczne, że trzeba mieć takiego człowieka na ziemi.